Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest bardzo późno, proszę bardzo. I tak mnie naszło na porządki, nie wiem dlaczego o tej porze powinnam już odpoczywać, jest sobota wieczór. Mam ochotę nagrać porządki, mam ochotę zrobić porządki, więc muszę wam je nagrać. Nie mogę zrobić porządków bez pokazywania wam, bo przecież się obrazicie, jak wam nie pokażę tej szuflady. Będzie to szuflada z kredkami, z rzeczami do oczu, czyli wszystkie tusze, cienie w kremie, mam tego naprawdę bardzo dużo, jakieś korektory, muszę w końcu zrobić w tym porządek, także mi w tym pomożecie, chociażby mentalnie, będę się czuła, że z wami sprzątam, także zostańcie ze mną, kolejna część porządków, robiliśmy już porządek w podkładach, robiliśmy porządek w cieniach, no i w bronzerach, różach, rozświetlaczach i teraz czwarta część, czyli wszystkie rzeczy do oczu, nie martwcie się jeszcze, mam trochę szuflad, więc będziemy dalej sprzątać, także jeżeli lubicie tematykę sprzątania, porządkowania, organizacji, zostawcie mi kciuka w górę, zostawcie komentarz, zostawcie po sobie ślad, będzie mi bardzo miło, a teraz przechodzimy już do tej szuflady. I są to, słuchajcie, dwie szuflady, jedna wygląda tak i to jest ta moja najczęściej używana i jak widzicie tutaj są warstwy, warstwy rzeczy, ja już po prostu przestałam w którymś momencie sprawdzać co ja tu mam, mam też pojedyncze cienie. No, to nawet się nie domyka. A w szufladzie na dole mam wrzucone wszystko inne. SPF na przykład powinien iść na dół od razu. Właśnie, dlaczego ty tutaj jesteś? Do szuflady. Do szuflady z podkładami. W szufladzie z podkładami w ogóle doszło mi, słuchajcie, nowość. Podkład ten z Rare Beauty. To jest moja nowość i w sumie to jest jedyna nowość, która mi tu doszła. Nadal mam tu w miarę porządek, także jestem zadowolona, natomiast tutaj no dramat, wszystko tam nawet wypada. Słuchajcie, wyciągam powoli i będziemy to sortować, muszę się pozbyć większości, nie ukrywam. Będziemy przeglądać, czy to jest świeże, czy te kredki się nadają, więc pewnie sporo słoczy zrobię. To co, wyciągamy. No i mamy, słuchajcie, pierwszą szufladę, ja kiedyś te szuflady papierowe kupiłam w TK-u. Także będziemy po kolei szli przez te rzeczy i od razu będę też wyrzucać do śmieci. Pierwsza rzecz, tusz z Lancome, niestety idzie do śmieci, nie sprawdził mi się na dłuższą metę. Nie jestem z niego jakoś zadowolona, także wyrzucam. Tusze oczywiście będę wyrzucać. Ten tusz zostaje tylko i wyłącznie ze względu na to, że idzie do filmu o kosmetykach sprzed lat, które używałam, także wrzucę go do innej przegródki właśnie z tymi kosmetykami. Ten produkt naprawdę w magiczny sposób usuwa resztki kleju, więc zostaje, ale nie wiem czy w tej szufladzie, na pewno biorę go na bok. Tutaj też będę odkładać takie rzeczy jak takie gwiazdki, brokaty. One będą szły do osobnej przegródki, więc leci. Liner magnetyczny do rzęs zostaje. Tattoo, Perfect Tattoo Instant Brow zostaje. To jest taki produkt, który barwi nam brwi na 3 dni. Więc on zostaje. Czy nie wiem do jakiej przegródki pójdzie, na razie na bok. Tutaj mam Bobbi Brown w kolorze Honey Brown. Dla mnie niedobry kolor, więc oddaję koleżance, odkładam na bok. Cienie ze Stili już wyschły, więc idą do wyrzucenia. Miałam je już długo, suche jak wiór. Ostatnio ich użyłam raz, już się nie nadają. Pore Shake and Bake Powder Concealer. Nie sprawdził mi się jakoś bardzo. Oddaję. Korektor z Benefitu, zobaczę czy jeszcze coś tu jest. Jeszcze jest, to jest akurat czwórka, więc korektor zostaje, muszę zrobić osobną przegródkę na korektory, osobną na linery. Tutaj produkt, który zostaje, oczywiście mydło do brwi z odżywką, to brwi będę osobno tutaj odkładać też. Benefit też odkładam osobno, to są kosmetyki, które mi się sprawdzają, tu akurat te kolory, to są moje kolory. Czyścik do pędzli zostaje. Cień z Bobbi Brown, pojedynczy Moonstone zostaje, najpiękniejszy jasny cień. Anastazja, tutaj już do wyrzucenia. Baza z Eveline uwielbiam, więc wrzucam do linerów i tuszów. Co tu dalej brać? Aplikator zostaje. Tusz z Maka. Powiem wam, że nawet nieźle mi się sprawdza ten tusz. Może jeszcze go trochę zostawię. Ta baza z L'Oreala jest bardzo fajna, natomiast puszczam ją dalej, bo mam inne, fajniejsze, także oddam po prostu koleżance. Korektor Infallible, ten ciemniejszy zostaje, on zostaje dlatego, że on jest ciemny i ja go zostawiam, słuchajcie, jak mam na przykład na policzku tam, gdzie jest bronzer niedoskonałości, tego wtedy tam używam, więc tam po prostu, gdzie jest ciemniej na skórze, zostawiam go do tego właśnie, do konturowania. No i Infallible jaśniejszy, tu mam akurat ten biskit, zostaje. Fajne korektory. Dalej mam Always Fabulous Extreme Resist i ten oddam koleżance. Właśnie, może zrobię osobne pudełko dla koleżanki. Huda Beauty Overachiever. Wezmę kowiczy co do mojej kosmetyczki wyjazdowej, sesyjnej. Kobo Baza nie zachwyciła mnie jakoś bardzo. Oddaję, może koleżanka będzie używała.
Dalej, tutaj mam ten brow gel, a jednak miałam go. Czy to jest ten, który testowałam dzisiaj, już nie pamiętam. Ten z P. Louise i oddam go, bo jakoś nie jest moim ulubionym, bardzo ciemny. Dalej, korektor z Laura Mercier, taki dwustronny. Nie zakochałam się w nim, również go oddaję. Liner z Rare Beauty zostaje, bardzo fajny. Liner z Han, ten taki błyszczący, zostaje. Tu mam akurat perfumy z Bruno Banani, nie wiem co tu robią, więc one idą do torebki. Stila, kolejne cienie, kurczę, ile tych rzeczy jest. Te są jeszcze dobre, ale powiem wam, że chyba oddam koleżance, bo jakoś te takie perłowe mi się tak bardzo nie podobają. Tutaj zresztą mam kolejne Laura Mercier perłowe, również nie pasują mi jakoś tak bardzo. Dalej kredka z Anastazji w kolorze blond zostaje. Tusz Bobbi Brown pogrubiający zostaje. P. Louise Baza oczywiście zostaje. Cienie z Huda. Zobaczymy, czy są nadal świeże, czy nie. Ja swojego czasu bardzo często je używałam. Ale wydaje mi się, że te cienie będą świeże, bo nie były tak często używane, więc te na pewno są ok. To mogę oddać z Poezy to mydełko, ponieważ mam te z Lulalove i nie tylko, więc to puszczam dalej. Liner z Benefitu, czy on jest jeszcze dobry? Dobre, więc zostaje. Oj, pomazałam, więc zostaje. Trini London puszczam dalej. Nie używałam tej marki w ogóle po teście. Dalej mam Glam Shop kredka do konturowania twarzy. Puszczam dalej. Też z niej nie korzystałam już. Stila, kolejny cień. Czy on jeszcze daje radę? No niby daje radę. Może jeszcze niech trochę zostanie. Jeszcze parę razy go użyję. Konturowanie z Charlotte Tilbury oczywiście zostaje. Czy ja mam ostrość? Nie, już nie mam ostrości. Świetnie. Zostaje, bardzo dobry produkt. Glam Shop, wielka baza, zostaje. Kolejny cień z Laura Mercier perłowy oddaję, bo jak dla mnie jest za perłowy. Ja tu dalej mam. Kredka z Vibo zostaje, ostatnio wam robiłam test i wypadła świetnie. Ten cień, on jest dosyć unikatowy, bo ma taki błysk w sobie. Widzicie? Bardzo ładny jest, ale wiecie co, chyba puszczę dalej, bo nie korzystam z tego koloru w ogóle. Co ja tu dalej mam? Żółty eyeliner z NYXA. Czy ja będę go używać? O, już jakiś zaschnięty. Rzucam. Żółty eyeliner z Fenty. Czy ja będę go używać? No, ten jest lepszej jakości. Ten zostaje. Douglas. Ta kredka jest słaba. Wyrzucam. I tutaj mam kolejny Miluka nieotwarty, więc puszczam po prostu do koleżanki. Co ja tu dalej mam? Laura Mercier. Taki w kredce oddam mamie, będzie częściej używała niż ja. Ten z Maka jest dla mnie za ciemny, więc puszczam go dalej. Ten z Rimmel również puszczam dalej, nie używałam go po teście. Milk Makeup maskara, czy ona jest jeszcze? Gdzie co, ja otworzyłam już jakiś czas temu, wyrzucam. Kolejny cień od Huda Beauty. Wiem, że ten film może się wydawać wam nudny. Ten jest jeszcze dobry, zostaje. Ale mam nadzieję, że przejrzycie tu ze mną wszystko. Ten korektor z Bobbi zostaje, nawet zapomniałam, że go mam. Ten z Maka puszczam dalej. Jakoś tak, wiecie, mam fajniejsze. Dalej kolejna Huda. Tych Huda Beauty mam sporo i one są naprawdę... O Jezu, co ja robię? Wymazałam. Wymazałam się i wcale nie chcę to zejść. Widzicie, jest późny wieczór, a ja spróciłam się za porządki. Ja nie wiem, co mnie naszło, słuchajcie, o tej porze, ale macie tak czasem, że was wieczorem najdzie. Córki dzisiaj nie ma, więc wiecie, mam wolne i zajęłam się porządkami. To mi sprawia przyjemność. Co ja tu dalej mam? HM. Puszczę dalej, bo mam tego dużo. Dalej, biała kredka do cieni. Zostawiam właśnie do tego filmu o wspominkach sprzed lat. KVD Concealer Red. Mam go tak długo. Czy on jest jeszcze w ogóle dobry? Wiecie co, ja już go wyrzucę, bo ja go mam już za długo. Ten z Maybelline wyrzucam. Ten z Rimmela oddaję, bo był nawet nieotwarty. Ten cień z Rare Beauty bardzo mi się podoba, ale może jeszcze zostanie. Niech zostanie jeszcze trochę. Ten wiadomo gdzie idzie, do filmu o kosmetykach sprzed lat. Huda Beauty kolejna zostaje. One są świetne te cienie. No i mam mini paleczkę z Natasha Denona. Także ona również wędruje do cieni. Huda Beauty Life Liner cieniutki zostaje, bo jest świetny. Dalej mam wosk do brwi w kredce z Belle. Jest świetny, zostaje. Tattoo Liner, czy on jest jeszcze dobry? Tak, jeszcze jest dobry. Zostaje. NYX Epic Liner. O, biały. Nawet nie wiedziałam, że mam. Zostaje. Nowiutki concealer z L'Oreala dam mamie. I ten Vibo Eyeshadow puszczam dalej. Ponieważ mam takich dużo. Tutaj mam concealer z Bobbi. To jest ten serum concealer. Zostaje. I ten puszczam dalej. Te słoiczki jakoś tak krócej trzymają świeżość. Podobnie jak ten z Art Deco. Ojejku, jaki stary Inglot, ale go długo mam, też wyrzucam. O, ten lubię korektor, widzicie, a mi gdzieś zaginął i go nie używałam długo, także
zostaje. Peggy Sash, orety, tą kredkę to mam już za długo. Bobby Brown, miniaturka, też już mam za długo, już suche. Kredka z Glam Shopu, czy to jest dobry kolor dla mnie? Dobry V. Dobry, zostaje. Co mam tu dalej? Nam Concealer. On był dobry z tego co pamiętam, niech zostanie, ale mam dużo korektorów. Fenty, zostaje. Kajal, ojku, ten produkt jest piękny z Miss Sporty. Robiłam kiedyś test i on wypadł rewelacyjnie, to jest taki rozświetlacz w kredce. On jest tak piękny, orety, on zostaje, zostaje w kredkach. Co ja tu dalej mam? To wyrzucam, to sobie kupiłam w Douglasie, nie wiem po co. Użyłam go parę razy, nie używam już w takiej formie linerów, wyrzucam. Szkoda, wydałam na niego z 8 dych. Także widać, że nie trzeba po prostu. I na maska żelowa, eyeliner też się pozbywam. Nie używam żelowych. Bobby Brown, korektor ten. To jest taki ubrudzony. Czy coś tu się wylało? Niech jeszcze zostanie trochę. Chociaż nie, już jest tu. Nie, to wyrzucam. MAC wyrzucam, też mam bardzo długo ten produkt. To jest ta kredka. Już to zgubiła zatyczkę. Tutaj mam Beaming Stick. Ten złoty z Laura Mercier. Zostawię, bo taki dosyć inny kolor. I dalej mam kredkę Bobby Brown Peach Black. Bardzo dobry liner zostaje. Czerwona kredka zostaje. Nie wiem, kiedy mi się przyda, ale muszę mieć. I mam tu liner z Art Deco. Jakiś taki rzadki się wydaje, ale nie zostanie jeszcze. Nie wydaje mi się, żeby był dużo używany. I dwa cienie z Huda. Ten jest jeszcze dobry. Swojego czasu kupiłam właśnie wszystkie kolory, bo tak mi się, znaczy wszystkie, większość kolorów, bo tak mi się podobały te z Huda. I często ich używałam, bo one są takie, wiecie, można na wyjazd zabrać i nie trzeba całej paletki ze sobą. To jest bardzo fajny produkt z Paezę, taka folia, ona dosłownie tak jak wygląda, taka jest na oku. Zostawiam ją, bo to nie ma czegoś takiego na rynku, wiecie, z innej firmy. Tego Wonder Clouda oddaję z Rimmela, bo tego mam dużo. Liner z Fenty zostaje. Express Brow z Maybelline. Mogę puścić dalej. Dalej mam kolejny Fenty brązowy. Czy on jest jeszcze dobry? Już pewnie sama resztka. O, jak jest suche, to jest wyrzucam. Wysechł. A czarny? O, pani. Wysechł. Laura Mercier Kawiar. Fioletowy. No, zostawię, wiecie, będzie fajny pod jakieś cienie. Stila. Kolejny cień. No, suchy. Jak wiór. Co tu dalej? Kolejny Wonder Cloud oddaję. To wyrzucam. Znalazłam pensetę. Przy okazji się przyda do różnych rzeczy. Glitter Eyeshadow z Vibo. Praktycznie taki sam jak ten z... Wiecie co? Nawet nie wiem, czy nie lepiej wypada niż ta Stila. No, lepiej nawet wypada niż ta Stila. Niż ta. Dobry zamiennik widać. Więc tą Stilę wyrzucę bez bardziej sucha. Tutaj mam pomadę z Benefitu. W kolorze 2,5. Ona zostaje. I mam kolejny cień ze Stilii, brązowy taki do smokey eye. No to niech on zostanie w takim razie, jako że jest taki świeży. I mam też taki cień z The Balm i jest w kolorze... Nie, puszczam dalej, za dużo tego mam. Tu mam Glam Shop i co tu z Glam Shopu mam? Mydełko. Puszczam dalej, wiecie, jakoś się nie zakochałam w tym mydełku, bo trzeba je jednak moczyć. MAC Paint Pot. Ach, zostajesz ze mną. Bardzo ładny kolor w ogóle. Peach. I mam kolejne złotko z Paezę. Widzicie jak to wygląda, musi zostać. Mam nadzieję, że was nie usypiam jeszcze, że jeszcze nie śpicie. Styla, kolejne cienie. Suche. Suche, czuję, ten aplikator jest taki suchy. I kolejne cienie z Vibo. Świetny zamiennik Styli, naprawdę. No, widzicie. Natomiast puszczam dalej, bo ten kolor jakoś, no fajny jest, ale nie używam go często. I dalej mam L'Oreal Brow Artist. Puszczę dalej, bo mam dużo. Tak jak mówię, puszczę, wiecie, w sensie oddam. Ten eyeliner sobie zostawię, jeszcze nieużywany. Ten szary eyeliner sobie zostawię. Kolejny stick z tym razem z Yves Rocher. Taki zimny, może puszczę dalej. I mam dalej korektor z Ila Maski, również go puszczam dalej. I kolejne cienie z Huda. Huda zostaje ze mną, chociaż nie wiem, czy jeszcze je użyję. Patrzcie, jak pięknie wygląda moja ręka. I jeszcze jedne z Huda. O, tych używałam często. To jest taki jaśniejszy kolor. Różowiutki. Zostajesz. Dalej mam coś tutaj brązowego. Love the Hype. O, to stary tusz. Wyrzucam go. Ale dobry. Kolejna Huda Red. Ile mam tej Hudy? Ludzie. Ile kasy na to wydałam? Każdy z takich cieni kosztuje prawie 100. Ile bym miała kasy? Ten Cloud puszczam dalej. To... Lore puszczam dalej, bo kolor jest ciemny. Nie używałam. I tego MACa wyrzucam, bo już jest u mnie długo. To jest fioletowy tusz, który użyłam parę razy. Dalej mam taki cień z Red Beauty. Czy to jest to samo? Czy to jest to samo? Tak. To jest to samo. Boż.
To jest to samo, nie no. Dobra, to ten oddam, to jest prawie nowo. A to jest do ust, a to? To jest cień, a to jest błyszczyk. O, odkryłam Amerykę. Dobra, idzie do błyszczyków. Uff, jakie to jest. Mam nadzieję, że nie śpicie jeszcze. Tutaj mam kolejny cień z Viva. I on się tak kawali, ja go wyrzucam. Jakoś nie... Parę razy go użyłam makijażu, ale mi się strasznie tak cząstkuje. Nie podoba mi się. Ten cień z Viva puszczam dalej, jako że mam tak dużo tych schudy. Milk Makeup do brwi. Nie zakochałam się w tym produkcie. Wylatuję. I kolejny produkt do brwi blond z Bobbi Brown zostaje. Dalej mam Katosu Vibo. O, to był ładny kolor. Ale też się tak kawalił. Pozbywam się już. I kolejna chuda. Chuda zostaje. O, to był mój ulubiony kolor. Muszę ich zacząć znowu używać, bo one są bardzo trwałe, te cienie. Także widzicie, tego tu jest dużo. O, rety, tu jeszcze pod spodem są ukryte. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Art Deco Lash Booster w baza, ale ona już długo tu u mnie leży. Rzucam. Ta kredka też już za długo u mnie leży z Maca. Bobbi Brown. Nie, też już nie chcę. Wonder Brow też już za długo u mnie leży, już parę lat. Moja córka miała pewnie z 2 lata, jak go miałam. Bobbi Brown, kolejny cień. Wow. Nie, już wysechł. I z Laura Mercier też taki cień. Czerwony. Dam koleżance. Korektor pupa odkładam. Liner z Kat Von D brązowy jeszcze żyje. Uuu, bardzo suchy już jest. Wyrzucam. Liner z Fenty Beauty uwielbiam. Zostaje. Z Fenty, co ja gadam, schudę. Widzicie, już jest za późno. Kredka czerwona. Puszczam dalej. O, rety, tu mi spadło opakowanie. Wyrzucam to w takim razie, bo to już wyschnięte całe z Fenty. Charlotte Darling. Muszę temperować, ale jest świetna ta kredka. I tutaj mam jakąś z HM-u. Wyrzucam. I tutaj mam z Laura Mercier kolejną. Sama nie wiem. Dobra, jeszcze zostanie. Kolejny liner z Benefitu. Też już mam go długo. Nawet jeszcze działa. To ten zostaje. Tusz fioletowy. Niestety już też u mnie długo leży. Ale nie był używany. To niech zostanie, bo nie był używany. I teraz tak, te pastelowe kredki. Niech one u mnie zostaną. W ogóle ja sobie je kupiłam i później je dostałam od Vibo jeszcze. Ta wyschła, bo spadła jej ta, więc... Ale ja mam zapas jak coś. Niebieski. O, rety, on chyba był używany. I jeszcze mam zafoliowany czarny, więc zostaje. Co tu dalej, kochani? Ulala. Serum Concealer Intensive. Serum Concealer z Bobbi Brown zostaje. Te kolory mi się nie podobają. W ogóle ich nie używałam z Yves Rocher, także wyrzucam. Przyrzekam, że już będzie szybciej teraz. Jeszcze druga szafka. Tu mam kolejny cień ze Stila. O, tak suchy, że nie chcę wyjść. Tu mam sypkie cienie z Inglota i ja mam taką teorię, że one się nie psują, więc ja ich nie wyrzucam. Mam tu kilka. Kolory są niesamowite i one już trochę mają, ale bardzo je lubię. Zostawiam je. Może ich zacznę używać częściej. Luxe Eyeshadow Rich Metal Melting Point. Czy ja tego nie używałam? Czas zacząć. Używałam. Rzucam opakowanie zatem. Brokaty oczywiście też się nie psują, a tu mam płynny cień z Lime Crime. Boże, czy ta firma jeszcze istnieje? Zostawię, jeszcze ładny jest, ale za dużo miejsca zajmuje. Tu już mi wyschły mi już te z Hygiene, te płatki. Nie wiem dlaczego to opakowanie się w ogóle nie domykało. Dlatego mi wyschło. Pure Gold z Too Faced. To też jest taki dosyć unikatowy kolor. I taki kolekcjonerski, więc zostaje. No też sypki cień. Ogólnie te sypkie cienie to ja je zostawiam. Tutaj mam liner z Maca. O rety, nie da się go otworzyć. Thank you. I tak samo kredka. Thank you. Tutaj mam z tego produktu nie kocham, wiecie? Ja wiem, że on jest dosyć taki unikatowy, pressed pigment, ale pozbywam się go. Jakoś bym we mnie nie podpasował mi z tej ile maski. Co dalej, kochani? Dalej mam kolejny paint pod smaka. Nowy! Dajesz? Dalej mam kolejną stile. Widzicie, kiedyś miałam obsesję na stile, później miałam na chudę. Też się ciastkuje. To muszę zostawić do jakiegoś testu, w ogóle tego nie używałam. To jest taki Col z Guerlain. Więc on zostaje jako taki specjalny produkt. Może go kiedyś użyję. I to też nigdy nie użyłam. Sephora i Stabilo wypuściło takie linery głupie. Jak flamastry. I nigdy nie użyłam, więc zostawiam. Może kiedyś użyję w jakimś teście, nie wiem. Dalej Sephora taki cień oddam. I dalej mam stile. Nie chcę już tych cieni. O, mam tutaj takie brokaty, cienie z Inglota, rozświetlacz z Maca, on zostaje. Wszystkie brokaty, one zostają, bo one, wiecie, nie mają daty ważności i mogę je używać do paznokci czy do właśnie do oczu. Jakieś takie mam różne, przeróżne. O, Natasha Denona, to było, Boże, to było tak rozsławione na TikToku. Dziewczyny tu nakładały na czarny cień i to tak wyglądało, wiecie,
obłędnie. Nie wiem, czy mi się to podoba, szczerze mówiąc. Zostawię je trochę do testu. I znowu brokat, tylko domknę. I tu mam jeszcze co? Cień z maka, taki pojedynczy. Wrzucę do tych pojedynczych cieni może. I mnóstwo, słuchajcie, zakrętek. Ja nie wiem, pogubiłam tutaj te zakrętki, co tu się wydarzyło, ale mnóstwo zakrętek. Dobra, oczyszczam ten pojemnik. O, tu jeszcze coś mam. Nowiutki zestaw do brwi z Bobbi Brown. Dam na prezent. A ponieważ jest to, kochani, karton, to ja tego nie mogę wrzucić pod wodę. Biorę po prostu chusteczki do demakijażu. I w ten sposób przetrę, bo nie będę tego przecież rzucać pod prysznic, bo mi to rozmięknie. A kupiłam ten... to coś, to cudo w TK Maxi już, oj, dawno temu, jeszcze chyba na starym mieszkaniu, słuchajcie. Tak mi się spodobało. Więc mam takie chusteczki z Primara i sobie to, słuchajcie, poprzecieram. Wróciłam, zobaczcie, kilka linerów nie chciało się w ogóle zmyć. Próbowałam, przerywałam, nie dało się. Dobra, got to be, nie użyłam tego poza testem, więc pozbywam się. Co ja tu dalej mam? Zara, cień. Też nie będę go używać. Biorę tylko pod test. Ten cień z Bobbi. Mam takie mieszane uczucie, bo on jest ładny, ale on jest straszliwie rzadki. Straszliwie. Odłożę, może oddam. Dalej mam Lumen Nordic Secret. Też wyrzucam, bo to test Lumen. Ten tusz jest tak beznadziejny z Eris. Perfect Lashes, okropny tusz. Okropny. Wydałam na niego chyba 70 zł na wyjeździe, bo nie wzięłam tuszu. I tak żałowałam. Okropieństwo. Tu mam z Bobbi coś. Face mask? Face base. A, to taka mini, ta, mini baza. Dobra, włożę sobie do podróżnej kosmetyczki. Dalej mam tak. Benefit w kolorze 3 zostaje. Dalej Yves Rocher. Oj, już suchy jest ten. Ta karetka już jest stara, też ją wyrzucam. Kolejna z Art Deco. Ta jest nowa. Praktycznie to zostaje. Kolejna z Laure Mercier. Czerwona? Co mi te czerwone te? Dobra, jedną czerwoną sobie zostawię. Dalej mam z Maca Dazzle Show. Ładne są te cienie, ale kurczę, jakoś tak... Nie używam ich tak często, no muszę w końcu zacząć. Stila kolejna. O, też już wyschnięta czuję. Dalej mam liner z Huda, ale chyba już... Tak, to jest ten pierwszy, wyrzucam, bo już z, też zeschnięty. Miss Sporty, bardzo fajny korektor. Mi się podobał, nie wiem, niektórzy z was narzekali, mi się podobał. Dalej mam, ten korektor jest świetny. Też go nie używałam, bo mam inne na wierzchu. Flormar mam za długo. Jakieś kryształki wyrzucam już. Tej kredki nie lubię z roller linera. Tego w ogóle nie użyłam, słuchajcie, odkładam na bok. Co tu jeszcze mam? Chudę kolejną, nie wiem czy jest dobra. Dobra. Taka zimna na maksa. Tutaj mam w ręku ten, on jest twardy, wyrzucam. Tu mam dalej Tarte, on jest spoko. Tą maskarę mam już strasznie długo, sam przys maskara, bardzo fajna z Estée Lauder, a też mam długo. Ten był w ogóle otwierany. Otwierany, dlaczego tutaj to w ogóle jest? To jest przecież do ust. Dalej mam kredkę z Yves Rocher, też ona zeschnięta już. Tu mam dalej zieloną kredkę, nieotwartą z Yves Rocher, więc odkładam. A ta się w ogóle lepi, nie wiem czemu, tutaj coś się lepi. Co ja tu dalej mam? Dalej mam ten cień z Paese, znowu ten błyszczący, na maksa. Tu się musiało wyleć. Korektor z Maca też już wyrzucam. Z Bobbi mam tutaj Longwear Shadow. On jest jasny, fajny. To jest taka bazo cień. Dalej, co ja tu mam? Rare Beauty do brwi oddaję, bo on jest straszliwie ciemny. Huda Beauty, bardzo lubię ten żółty kolor. Zostaje. Tinted Brow Gel z Vibo. Zostaje. Cat Eyes Douglasa. On jest taki sobie. I tutaj mam za ciemną kredkę z Bobbi, niestety. Ten korektor z Bare Mineral jest taki sobie, także nie będę go używać. Kolejny z Bobbi. Odrobina różnica, bo jest taka minimalna. I dalej mam Stile. Również jest sucha. Basic Beach wyrzucam, bo też stary liner. Tutaj mam te Pastel Tropics od Magdy, więc je odkładam na bok. One są w porządku, te linery. Ten NYX czarny wyrzucam. Tu mam kolejny z Fenty, taki ciemno-czerwony. Ojejku, co mi się tak mi zamknęło, zostawiam. I biały również zostawiam, jeżeli jest dobry. Już chyba już wyrzucam, bo jest końcówka sama. Zużyłam go. I Brow Pen z Anastasii. Ciemny oddam dalej. Dalej mam ulubioną kredkę z Vibo, ale już jest zniszczona. I liner z Clinique jest stary. Affect Lime taki eyeliner. Zostawiam, bo to jest jedyny taki kolor, jaki mam, ale twardy, jak nie wiem. No i znowu tutaj mam coś do testu. A tutaj to było używane w ogóle? Camouflage Cream też go wyrzucam, bo nie wiem.
kiedy tam w nim palce maczałam. Cień z ten z Nataszy Denony zostaje, bo to było w secie z tym srebrnym. I słuchajcie, mam tutaj Telegram Shopa i Kobo. Kurczę, muszę to komuś oddać, bo ja tego nie użyję. Przecież Telegram Shopa bardzo lubię, natomiast tych sypkich przyznam się wam, że nie używam. Także po prostu komuś oddam te sypkie cienie. Może koleżance makijażystce, bo ja ich nie użyję. Nie użyję ich po prostu. Jeszcze jedno opakowanie. Cienie z Maka. Oddam koleżance, ona kocha Maka. Tego też nie będę używać. Ja również je oddam. Mam tu sporo cieni takich pojedynczych z Maka z edycji specjalnych. Charlotte Tilbury. Nawet nie wiedziałam, że to mam tutaj. Cień taki. Czy ja będę go używać? Też oddam. Dalej mam te cienie z Revlonu. One są tak stare, wszystkie wyrzucam. One są tak stare, jeszcze ze starego mieszkania chyba ze mną przyjechały. Bardzo lubiłam te cienie. O, Red Mio, taki mały. Te linery Red, jak ja je chciałam. Czy wy nie wiecie... Brawo. Jak ja je chciałam, zostawiam, bo to też niesamowite kolory. Marc Jacobs, tak stare cienie, pamiętam jakie kupiłam. O, Red. Wspomnienia. Sin Skin. Patricia Casati, jest jakaś stara kolekcja też. I La Maska. Nawet nie wiem, jak to otworzyć. To jest rozświetlacz? Nie, to jest... to jest ten ich liner, ale nie będę go używać. HM jakiś cień. Tu jest Pinkwood Cream Shadow. Wszystko wyrzucam z tego Revlonu. I została jeszcze ta szuflada. Ojej, jak mi się nie chce, słuchajcie. Wyjątkowo mi się nie chce. Wzięłam się, ale teraz już mi się nie chce. Muszę przemyśleć, jak będę to trzymać, bo docelowo w tej szufladzie na górze trzymałam rzeczy do oczu, a tutaj do brwi. Ja chciałabym wszystko trzymać w jednej szufladzie. Wiem, że to może się takie nierealne dosyć wydawać. Tu mam jeszcze jakieś palety z efektu. Słuchajcie, wezmę to na podłogę, muszę usiąść. Sorry, kochani, ale jakoś tak mnie zmogło. Nie mogę już stać. Jakoś jest za późno, powiem wam. Dobra, robimy szybko przegrywkę tych rzeczy. Mam nadzieję, że tu mi pójdzie sprawniej. Dobra, Mary Kay. Płatki hydrożelowe. Ja je zostawiam, bo one są fajne i one są mokre jeszcze, ale wrzucę je tam, gdzie podkłady i pielęgnacja. Gdzieś tam muszę bardziej, albo w ogóle wrzucę je gdzieś, no gdzieś indziej muszę je wrzucić, nie tutaj. Affect Full Cover. Nie korzystam z tego, powiem wam. Prawie było nieużywane, więc też oddam koleżance, makijażystce. I tutaj Affect Naturalny Matte włożę do palet. Affect do brwi zostaje, lubię tą paletę. Natomiast paletę z HM-u się pozbywam, już jest stara. Są jakieś naklejeczki do makijaży. O, rety, ta paleta jest stara. Tutaj się pozbywam. No, ona jest strasznie stara. Ten tusz, pozbywam się go. Korektor jest nowy, zostaje. Tusz Lula Love zostaje. Tutaj do brwi zostają. Ta pielęgnacja zostaje, ale na pewno nie tutaj. Też muszę gdzieś przełożyć w inne miejsce. Ta baza mi się w ogóle nie sprawdziła. Ta maska to ona była fajna na Insta, ale na dłuższą metę żałuję, że ją kupiłam, bo kupiłam ją w sumie tak pod test. Żałuję, że ją kupiłam, bo też wydałam na nią sporo kasy. Gdzieś chyba na Sephorze. Soczewki, które miałam w teście, ale wyrzucam. Takich rzeczy nie można trzymać za długo. Dobra, Precisely, Rójka. O, tutaj też wyrzucam bazę już. Te zostaną z P. Louis. Fenty, wyrzucam ten wosk, w ogóle go już później nie używałam. Klej zostaje. Tattoo Brow, pozbywam się go, jakoś nie mój kolor. Ten Catrice, też już się pozbywam, nie wiem ile on leżał niestety. Tak to zostaje. Ten liner z Fenty zostaje. Ta czekoladka, cień, oddam go dalej. Z Too Faced. Shadow Shields zostają oczywiście. Too Faced Peach Concealer, o, red, on też już jest stary. Ta wyrzucam. Zalotka. Tego też, to też oddam. Mam nówkę sztukę, więc chowam do zapasów. To też do zapasów. Kupiłam to do testu. Mam kolejny czyścik, ale zostawiam sobie tylko jeden. O, to kupiłam też. Bling bling. Ten wyrzucam. Też go kupiłam do testów, ale nie używam. Te wszystkie strini też się ich pozbyłam. Ale to czy coś tu wypadło? Coś tu się wylało. Tak, nie używam ich w ogóle. Żałuję, że wydałam tyle kasy. Ten primer z The Balm strasznie lubię, on ze mną zostaje. Tutaj znowu ten eyelash remover, też wezmę go po prostu do łazienki. Brow wax zostaje. To jest ta Trini. Nie, nie, nie. Nie podoba mi się ten koncept, nie wiem co tu robi ten, ta rzecz. Kolejne bazy. Bazy P. Louis oczywiście zostają. To jest do ust w ogóle ta baza. One zostają, one są świetne. Mam niezłą kolekcję już. Tego produktu nie kocham. Powiem wam, wyrzucam. I nie wiem, czy one w ogóle jeszcze są w sprzedaży. Rety, co to jest? La Roche Parfum. A dlaczego ja tutaj mam go tutaj? Nie mam pojęcia. I kolejne bazy. To, ta zostaje. Ta wylatuje. Too Faced stara już. Ojejku, glue. Też wylatuje. Lubiłam bardzo ten klej, a ciężko się go usuwało. Biała baza. Nie, pozbywam się. I tutaj tej bazy też się pozbywam. Korektor z Fenty zostaje. Lecimy dalej. Brow Pen. Nie, nie, jakoś mi nie pasował.
Zobacz, te brow peny, nie wszystko lubię. Huda Beauty zostaje. MAC, czy ten paint pot jest jeszcze dobry? Dobry, oczywiście zostaje. Widzę tu rzecz, która już za długo tu leży. Kocham tą kredkę z Clinique. To też już długo leży. Z NYXa. To też wyrzucam. Z Lashify. Nie będę tego używać. Ten liner bardzo lubię z L'Oreala. To jest bardzo fajna kredka, ale liner. Dalej, co ja tu mam? Falskara z Kiss. Też wyrzucam, nie będę używać. Benefit wyrzucam. Fiber Gel z MACa. Może jeszcze niech zostanie, popróbuję jeszcze. Co ja tutaj mam? Anastasia. Jaki to jest kolor? Taupe. Mam nadzieję, że jeszcze działa. Suche wyrzucam. Anastazji dużo mi, słuchajcie, wyschło. I Brow Pro Micro. Nie. I kolejny produkt. Tutaj mam trójeczkę z Benefitu. Zostaje. Ten tusz jest świetny. Uwielbiam ten tusz. Ale wiecie co, mam go już tak długo. Wyrzucam go. Co ja tu dalej mam? NARS. O, to jest świetny korektor. On zostaje. Zapomniałam, że go mam. Czy my się zbliżamy do końca, czy jeszcze nie? Golden Rose Brow Gel. Nie. Illumen, również nie mój kolor do końca, za jasny. Arch z Hourglass, nie. Już suchy. I dalej Ingrid Liquid Pomade. Wow, polepione, nie. Już wiecie, to nie chcę za dużo rzeczy do brwi zostawić, bo później i tak tego nie używam. Po prostu to poddaję niektórym osobom i tyle. NYX Professional Lift and Snatch. Czy on ma ładny kolor? Dobra, ten zostaje. Tu mam kolor... Jaki to jest kolor? Dwójka zostaje. Tu mam kolor trójka. Czy on jest jeszcze dobry? Wyschnięty. Tu mam ten Matte Eyes. On był fajny, ale jeszcze się na nim zastanowię. Zerwę. Ten bardzo lubię, ale ten już wysechł. Pamiętam, że on mi wysechł. I tu mam Brow Styler. Ciekawe, czy coś tu jeszcze jest. Wow! Już wysechł. I Brow Micro. To chyba, nie wiem, czy oni tego nie wycofali. Ten to jest w ogóle pomarańczowy. Wyrzucam. Zmniejszam tę kolekcję. Ciężko, powiem wam, że chyba mi najciężej. Make-up Obsession okropna, ta kredka strasznie mi się nie podobała. Ciężko mi się jakoś tę kolekcję, wiecie, bo tych rzeczy jest tak dużo. Tu Goof Proof, ale znowu wyschnięty, więc za długo już leżał. Kredki z Glam Shopu. Tu mam Delie, Creamy Eyebrow Mascara. Strasznie jasna. Tutaj mam NYX, znowu ten Snatch. On jest spoko, on zostaje. A czekajcie, z Glam Shopu zobaczę te kredki, która zostaje, która nie. Mam nadzieję, że się nie pospaliście jeszcze. Dobra, tu są końcówki. Zobaczymy sobie tak. Wow, połamałyście się? Albo za mocno cisnęłam. Dobra, zostawiam tą na górze. Czyli kolor 2. A te oddaję. Glamnetic Liquid Magnetic Liner. Jeszcze jest w ogóle... Ojej, jaki polepiony. Fu. Żałuję, że go zamówiłam w ogóle. Tyle kasy kosztował. No i ta kredka też do wyrzucenia już wyschła. Ten produkt już też strasznie długo mam, już mi... Zżółkł mi. Tutaj mi ten pen został, ale może go komuś po prostu podaruję, jak jest jeszcze zamknięty. Tutaj mam kolejną kredkę w kolorze szarym, nie mój kolor. I mam Matte Eyes. O rety. Zostawię sobie tamten, bo ten jest za jasny, pamiętam. Tu mam kolejną kredkę z Laury. Ta jest świetna, zobaczcie jaka ciemna. Ta zostaje. Malutki tusz z MACa wylatuje, on jest w ogóle niedobry. Kolejny paint pot z P. Louis. Anastasia Brow Freeze. O, zobaczcie co się stało, widzicie to? O, śmieszne. Jak się dostało powietrze. Wow, naprawdę zamienił się w taki lód. Nie widziałam tego, nie, wiecie co, kilka razy to użyłam. Nie wiedziałam, że to się stało, nie zaglądałam tu w ogóle. Co tu w ogóle mam w tych? A, to jest czyścik z Fenty. To wezmę sobie może w podróżną kosmetyczkę. Taki maluszek słodki. O wow, powiem wam, że jestem zmęczona. Tutaj... To już bardzo długo tu leży, zobaczę czy jeszcze to się nadaje do czegoś. Nie, to już jest suche. To też już jest suche, ale wyschły mi te. Anastasia. Tu mam ten liner do brwi z Katosu, z Vibo, z tej kolekcji, ale też już wysechł. Ale mi wyschło dużo kosmetyku. Widzicie, bez sensu, że leżały te mokre. Tutaj mam Dazzle Liquid Eyeshadow. Trochę zasechł, ale ogólnie jest ok, jeszcze ze mną zostanie. Co ja tu jeszcze mam? Ten pozbywam się, ten wysechł już. Ale mamy tych micropenów dużo, wcale ich nie używam. I tu micropen też już nie chcę. Co ja tu dalej mam? Cień z MACa. Oddaję. I tu mam jeszcze kilka produktów. Mam jeszcze z Benefitu taki primer. Już stary. O, ta Anacqua Brow zostaje, słuchajcie. Zostaje też do tego filmu o, wiecie, o dawnych kosmetykach. Tutaj mam dwójkę. MAC. O, już trochę zaschnięty. Soft Ochre, też go mam długo. Urban Decay, czas się z nią pożegnać, bo już za długo tu była.
Glam Glue zostaje. O, nawet nie wiedziałam, że mam nowy Glam Glue, bo jeden zużyłam. Tego kleju się pozbywam, bo go nie lubię, szczerze mówiąc. A tutaj co jest? Tusze Kla, nawet nie wiedziałam, że go mam. High Cover. Wow, dobra, zostaje. I Gloss Duraline, ostatnio chciałam kupić, zapomniałam, że go mam. Widzicie? Jest. A tutaj mam kolejnego maka. Ale mi wyschła ta. Trochę zużyłam, wyschło mi. Co tu dalej mam? Temperówę. O, zobaczcie. Pomada z Anastazji wyschnięta. Już pomad nie używam. I pomada z Afektu. Prawie nie użyta. Tutaj primer, ale czarny. Bardzo lubię te primery. Świetny są z The Balm. Już wam mówiłam. I żel z NYXa. Zamiennik tego drugiego. A tu jaki mam żel? Wyschnięty. Tutaj mam eyeliner magnetyczny, ale już zasechł. Pomada z Kat Von D uwielbiałam i z Anastazji. O rety, to się używało, to wszystko wysychało. No, wyschnięte na wiór. Aqua Concealer znam, puszczam dalej. I tu mam jeszcze kilka jakichś takich kosmetyków. O, znalazłam sobie pęsetkę. Ten krem już też widział lepsze czasy. Tego kleju też już nie używam, no to wyrzucam po prostu. Co tu jeszcze mam? Mam tu jeszcze tusz z Kimi Brow i mam jeszcze, to jest bardzo fajny liner z Yves Rocher. To wszystko, jeszcze jakoś z Glam Shopu jakieś błyskotki. Dobra, chyba mamy to. I teraz jestem niepocieszona, wiecie dlaczego? Bo w zasadzie powinnam wszystko zmieścić w tą jedną przegródkę, plus może coś tam jeszcze dodatkowego, nie wiem, coś takiego. Jeszcze muszę zobaczyć, w każdym razie najpierw muszę zobaczyć, co mi się zmieści, a później będę to wszystko upychać. Dobra kochani, i więc moje założenie jest takie. Mam tutaj tu jedną przegródkę, tu włożyłam te dwie. I tu mam jeszcze taką trzy na bazę. I chciałabym zmieścić się tutaj ze wszystkim, ale myślę, że jest to całkowicie niemożliwe, bo produktów mam dużo. Tu mam produkty do oczu, korektory, cienie pojedyncze. I tu jeszcze odłożyłam te produkty. Także jak to wszystko zbiorę, nie zmieści się to i będę musiała zrobić znowu drogę eliminacji i jestem zła, ale naprawdę założyłam sobie, że chcę się zmieścić tylko w jedną szufladę. Jak tego nie zrobię, to poniosę klęskę. Muszę to zrobić. Także zdejmuję to w całości i sortuję. Gdy wszystko wrzuciłam tak luzem, zobaczcie, jak dużo znowu wystaje ponad miarę. Już wiadomo, połowy się pozbyłam, tak? Bo miałam dwa razy tyle, ale wszystko to muszę posortować tu, więc jest to nie lada zadanie. Także bierzemy się do tego, zrobię wam to w przyspieszeniu, będę się pozbywać, jeżeli coś mi się ewidentnie nie będzie mieścić. Także spróbujmy. Spróbujmy, ale powiem wam szczerze, jestem przerażona. Przesortowałam towarzystwo i jedyne co się nie mieści to cienie chude, ale one są takie, wiecie, kwadratowe, to myślę, że wejdą gdzieś z boku. Kredki, tutaj mam żele, tusze, kredki do oczu, korektory dałam tu, bo one są różnej wielkości, wiecie, i się nie mieszczą. W sumie jedynie korektory i kredki miałam z nimi problem. Tutaj mam mydełka do brwi, pomadę i różne pęsety, cienie pojedyncze i brokaty, cienie pojedyncze Inglot. Dwa cienie z Bobbi Brown. Tutaj mam paint poty, bazę i płynne cienie wyżej. Także wkładam to teraz i mam nadzieję, że się zmieści. Trzymajcie kciuki. Ok, chcecie zobaczyć? Udało się wszystko z jednej szufladzie i pięknie wygląda. Druga jest pusta. Tak, tutaj będę musiała przełożyć niżej moje piękne różobrązery, które nadal są w porządku. Także już to robię. I przekładając to
oznacza to, że zyskałam kolejną pustą szafkę, także mamy w tym momencie tak od początku różobrązery, kredki, podkłady, cienie. Tutaj doszła ta paleta nowa i Color Switch i pudra. To jest wszystko, co do tej pory posegregowane. Jestem bardzo zadowolona, ale wiecie, jeszcze szuflady czekają, nie bójcie się, to jeszcze nie koniec. Patrzcie na to, rzeczy do włosów, no jest tego trochę. Powiem wam, że padam, jestem strasznie zmęczona, idę się położyć. Nagadałam się, to był chyba najtrudniejszy odcinek, ale poza tym wiecie, zaczęłam to robić strasznie późno, nie wiem co mnie wzięło dzisiaj na te porządki, no ale wiecie, czasem tak jest, czasem nas po prostu weźmie, więc musiałam to nagrać. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W tym momencie mamy w pół do pierwszej. Uciekam spać, zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli wam się podobało. Dzięki, buziaki, pa pa.